Evelyn Thompson zawsze uważała się za mądrą i niezależną dziewczynę. W szkole dobrze się uczyła i do czasu jej ukończenia była przekonana, że na pewno uzyska w przyszłości dyplom z ekonomii. Evelyn z łatwością dostała się na uniwersytet, stając się tym samym studentką pierwszego roku. Wtedy zaczęły się problemy spowodowane w większości negatywnym nastawieniem do niej części kolegów i koleżanek. Henry, Michael i Dylan byli dziećmi zamożnych rodziców. Od najmłodszych lat żyli w luksusie i dobrobycie. Tak się złożyło, że chłopcy zaprzyjaźnili się jeszcze przed studiami, a kiedy trafili do tej samej grupy na uczelni, stali się zupełnie nierozłączni. Od początku podporządkowali sobie wszystkich pozostałych studentów, często z nich kpiąc. Ci musieli to znosić, choć wcale na to nie zasłużyli. Trójka kolegów miała pieniądze i drogie samochody, które podkreślały tylko ich status. Tylko Evelyn Thompson nie poddawała się ich presji. Doskonale zdawała sobie sprawę, że Henry, Michael i Dylan wyśmiewali się z innych, próbując postawić ich w złym świetle. Dlatego Evelyn cały czas starała się być czujna i nie dawać tej trójce powodu do kpin. Po jej wyglądzie można było jednak stwierdzić, że nie dorastała w zamożnej rodzinie, co od razu przykuło uwagę Henry'ego, Michaela i Dylana. Evelyn była skromnie ubrana, w ciuchy pochodzące raczej z wyprzedaży. Pomimo tego zawsze była wesoła i radosna. Co więcej, nie obawiała się szykan trzech bogaczy i starała się puszczać ich złośliwe uwagi mimo uszu. Sam fakt, że ktoś ośmielił się przeciwstawić ich woli, wymownie denerwował Michaela, Henry'ego i Dylana, co tylko zwiększało ich niezadowolenie. Chcieli zrobić z Evelyn pośmiewisko w oczach wszystkich studentów. Wiedzieli, że matka dziewczyny pracowała jako bibliotekarka, a jej ojciec był emerytowanym żołnierzem piechoty morskiej, który podczas operacji specjalnej w jednym z krajów Bliskiego Wschodu stracił nogę. Uważali, że Evelyn była biedna i nie mogła pochwalić się drogimi rzeczami. Na pewno żyją o chlebie i wodzie, żeby opłacić tę uczelnię, powiedział Michael z kpiną w głosie. Pewnie, tylko wieśniaczka z prowincji może się tak ubierać, wtórował mu Henry. Koledzy nadal byli zdenerwowani faktem, że Evelyn nie zwracała absolutnie żadnej uwagi na ich uszczypliwości. Żarty trójki bogaczy na tle jej odpowiedzi wyglądały jak głupie, co oczywiście ich do tego irytowało. Henry, Michael i Dylan próbowali wszystkiego, ale bezskutecznie. Evelyn nie tylko im się nie poddała, ale także umocniła swoją pozycję w gronie podobnie myślących uczniów. Wtedy właśnie Michael podsunął swoim przyjaciołom jeden bardzo ciekawy pomysł. Zaprośmy ją na imprezę! Dylan spojrzał na swego towarzysza z niezadowoleniem i zauważył. Daj spokój, mam dość obecności tej prostaczki na wykładach, a ty chcesz ją na imprezę zapraszać? Michael uśmiechnął się enigmatycznie i kontynuował. Nie, nie rozumiesz. Zaprosimy ją na specjalną imprezę. Czaisz? Będą tam tylko wybrańcy, sami bogaci studenci. No, zaczynam rozumieć. Zaprosimy ją, aby na ich tle poczuła się jak czarna owca, tak? Dylan pierwszy rozszyfrował plan. Michael skinął głową z aprobatą i uniósł kciuk w górę. Wiedział, że Evelyn przyjdzie na spotkanie ubrana jak zwykle i wśród złotej młodzieży będzie wyglądać jak strach na wróble. Po zaakceptowaniu pomysłu Michaela, cała trójka zaczęła wdrażać plan w życie. Na początek musieli uśpić czujność Evelyn i udawać, że pogodzili się z jej charakterem. Potem ustalili miejsce organizacji imprezy. Miał to być dom Dylana, który najbardziej się do tego nadawał. Dając spokój Evelyn, koledzy uspokoili się i czekali na dogodną okazję. W końcu pojawił się dzień, kiedy rodzice Dylana wyjechali. Dobry czas i miejsce, pomysł był twój, działajmy! Henry nalegał na Michaela. Chłopak z poważną miną zaczekał do przerwy i podszedł wtedy do Evelyn. Cześć, co robisz dzisiaj wieczorem? Może masz ochotę wpaść na naszą imprezę? Będzie prawie cały rok, zapytał od niechcenia Michael. Evelyn uniosła brwi w zdziwieniu i posłała rozmówcy oceniające spojrzenie. Widząc, że Michael raczej nie żartuje, dziewczyna wyraźnie się odprężyła. Czuła, że to kolejny podstęp, ale nie wiedziała, w czym jest rzecz. Po rozważeniu wszystkich za i przeciw zgodziła się.
Ostatnią rzeczą, jakiej chciała Evelyn, była łatka tchórza, który boi się zwykłej studenckiej imprezy. Ta głupia dziewczyna złapała przynętę. Wszystko poszło łatwiej niż sobie wyobrażałem, Michael zdumiony poinformował kolegów. Świetnie, teraz jeszcze jedno. Myślę, że wszystko musimy nagrać tak na pamiątkę, żeby do końca swoich dni ta biedaczka nas popamiętała, krzyknął Henry. Po jego słowach cała trójka zaczęła się śmiać, odliczając godzinę do wieczora. Evelyn przeciwnie, zachowywała się spokojnie i nie wykazywała oznak niepokoju. W wyznaczonym czasie pod dom Dillona zaczęły podjeżdżać drogie auta. Dzieci zamożnych rodziców nie mogły przegapić okazji do dobrej zabawy i odprężenia się po całym trudnym tygodniu. Propozycja Dillona spadła niczym grom z jasnego nieba. Dom powoli zapełniał się dobrze ubranymi studentami, którzy zamierzali się wyszaleć na całego. Co jakiś czas, zerkając na tarczę zegarka, Michael coraz bardziej nie mógł doczekać się przyjazdu Evelyn. W pewnym momencie Henry nawet zasugerował, że dziewczyna nie przyjdzie, bo boi się takiego towarzystwa. Czas mijał, a Evelyn nadal nie było. Trójka chłopaków miała już pogodzić się ze swoją porażką, gdy nagle luksusowy Bentley zatrzymał się pod ich domem. O, ciekawe, kto to taki? Spytał zdziwiony Michael. Nie wiem, nikogo więcej nie zapraszałem, powiedział Dillon zaskoczony. Drzwi samochodu się otworzyły, a z niego wysiadła Evelyn Thompson. Dziewczyna miała na sobie drogą suknię wieczorową i buty na wysokim obcasie. Elegancki wizerunek Evelyn podkreślała mała torebka na jej ramieniu. Zwracając się do kierowcy Bentleya, dziewczyna powiedziała: Dzięki, tata! Zadzwonię, jak będę wracać, dobrze? W tym momencie cała trójka wymieniła znaczące spojrzenia. Tata? Myślałem, że jej ojciec jest pijakiem, jednonogim żołnierzem piechoty. A to jakiś biznesmen chyba, rzucił zszokowany Michael. A czy to przypadkiem nie Alfred Thompson? Właściciel kilku salonów samochodowych w mieście. Ojciec mi mówił, że faktycznie trochę utyka, ale może ma protezę? Zapytał zdumiony odkryciem Henry. Zaproszeni na przyjęcie powitali Evelyn uśmiechami i radosnymi okrzykami. Dla nich była dziewczyną z ich kręgu i to nie mogło się zmienić. Oczywiście Henry, Michael i Dillon nie znali historii Evelyn, która zaczęła się na długo przed tą imprezą. Rzecz w tym, że kilka lat wcześniej żołnierz piechoty morskiej Alfred Thompson został ranny podczas misji bojowej w jednym z krajów Bliskiego Wschodu. Potem ich oddział wpadł w zasadzkę zorganizowaną przez wroga podczas przeprawy przez wąwóz. Pomimo faktu, że żołnierze zdołali odeprzeć atak wroga, wielu z nich odniosło rany. Wśród nich był także Alfred Thompson, który w ferworze walki nadepnął na minę przeciwpiechotną ustawioną przez przeciwników. Niestety lewej nogi młodego piechura nie udało się uratować. Wracając do życia cywilnego, Alfred stanął w obliczu szeregu problemów spowodowanych kontuzją. Narzeczona Alfreda nie chciała łączyć swojego życia z inwalidą i odeszła na krótko przed jego wyjściem ze szpitala. Nie trzeba chyba dodawać, co czuł w tym samym czasie nieszczęsny żołnierz piechoty. Facetowi wydawało się, że życie dobiega końca i już nigdy nie będzie tak samo. Rodzice Alfreda zmarli, gdy ten miał 5 lat, dlatego po wypadku po prostu nie było już nikogo, kto mógłby mu pomóc. Próbując znaleźć ukojenie w alkoholu, były żołnierz szybko znalazł się na samym dnie. Alfred w każdej chwili mógł stracić życie, jednak los mu sprzyjał i uchronił go przed jeszcze większymi kłopotami. Zbierając się w sobie, próbował zacząć życie od nowa, a impulsem do tego była znajomość z dziewczynią o imieniu Amanda. Uczucia między dwójką ludzi wybuchły tak nagle, że oboje byli tym faktem oszołomieni. Amanda, podobnie jak Alfred, była sierotą i doskonale go rozumiała. To ona pomogła facetowi opanować umiejętność posługiwania się protezą i wrócić do normalnego życia. Alfred dostał pracę i wstąpił do Towarzystwa Weteranów. W tym czasie Amanda została jego żoną. Robiła wszystko, aby w ich domu zawsze panował spokój i komfortowa atmosfera. Jedynym problemem rodziny była bezdzietność. Amanda i Alfred przechodzili jedno badanie lekarskie po drugim, ale wszystkie wyniki były niejednoznaczne. Lekarze wzruszali ramionami i mówili o problemach genetycznych.
W tamtym czasie medycyna nie posunęła się jeszcze tak daleko, aby umożliwić sztuczne zapłodnienie. Nie była to metoda dostępna na wyciągnięcie ręki. W pewnym momencie, znużona serią nieudanych prób, para zdecydowała się adoptować dziecko z sierocińca. Być może tak by się stało, gdyby pewnego dnia Alfred nie zobaczył na ulicy dziewczynki w wieku około 7 lat. Stała pod supermarketem i trzymając w dłoni plastikowy kubek, prosiła przechodniów o drobne. W jej oczach było widać łzy, które poruszyły go do głębi. Były żołnierz podszedł bliżej, sięgnął do kieszeni i wyjął wszystko, co w niej miał. To za dużo, nie potrzebuję aż tyle, powiedziała dziewczynka, spuszczając zakłopotany wzrok. Weź to. Sam kiedyś też mieszkałem na ulicy, wiem jak to jest. Jak masz na imię? Gdzie są twoi rodzice? Mama, tata? Tak cicho jak to możliwe, spytał Alfred. Dziewczynka wahała się przez chwilę, po czym powiedziała: Nazywam się Evelyn, proszę pana. Moja mama nie żyje, zmarła rok temu. Taty nigdy nie widziałam. Teraz mieszkam z ojczymem, ale on cały czas pije alkohol, nie chce pracować. Serce Alfreda zamarło z litości. W głębi duszy bardzo współczuł tej dziewczynce, która znalazła się w naprawdę trudnej sytuacji. Po opowiedzeniu o niej Amandzie, Alfred zasugerował, by przejęli nad nią opiekę. Nie sądzę, aby ojczym potrzebował Evelyn. A jeśli będzie temu przeciwny, trzeba będzie z nim porozmawiać po męsku, powiedział były żołnierz. Na szczęście nie było problemów z adopcją, a miesiąc później Evelyn była już u nowej rodziny. Teraz nie musiała już włóczyć się po ulicach i żebrać od przechodniów. Alfred i Amanda otoczyli dziewczynkę taką troską i uwagą, jakiej nie zaznała od urodzenia. I tak czas mijał. Alfred Thompson pewnie wspinał się po szczeblach kariery, co pozwoliło mu zgromadzić spory majątek. Stając się odnoszącym sukcesy biznesmenem, w wieku 50 lat były żołnierz piechoty morskiej robił wszystko, by jego rodzinie niczego nie brakowało. Jednocześnie Alfred od najmłodszych lat zaszczepił u córki zamiłowanie do pracy i szacunek dla starszych, co było fundamentalnym czynnikiem w jego wychowaniu. Dzięki przybranym rodzicom Evelyn nabrała pewności siebie i pozbyła się lęków, które towarzyszyły jej w dzieciństwie. A teraz, wchodząc do domu Dillona, poczuła się jak pani sytuacji. Zachowywała się tak, jakby trójka kolegów w ogóle nie istniała, a ich dokuczanie nie było bardziej bolesne niż ukąszenie komara. Evelyn wiedziała, że Henry, Dillon i Michael celowo zwabili ją w pułapkę, dlatego uderzyła pierwsza i przybyła na przyjęcie, robiąc niespodziewane wrażenie. Mimowolnie bogata trójka sama stała się obiektem kpin. Podczas gdy Evelyn tańczyła i rozmawiała z gośćmi, Henry, Michael i Dillon stali z boku i czuli się wykluczeni z imprezy. Koniec wieczoru okazał się całkowicie zrujnowany, bo rodzice Dillona wrócili w najbardziej nieodpowiednim momencie. Dowiedziawszy się, że Evelyn to córka Alfreda Thompsona, natychmiast zaczęli się odnosić do niej z dużym szacunkiem, co jeszcze bardziej denerwowało chłopaków. Oczywiście Michael i jego przyjaciele nie mogli nagrać żadnego kompromitującego wideo. Zamiast zrobić Evelyn niesmaczny żart, sami wyszli na błaznów. Plotka o imprezie w domu Dillona długo krążyła w kręgach studenckich, a ci, którzy tam byli, chwalili się, że stanęli po stronie Evelyn. Dopiero wtedy dla Dillona, Michaela i Henry'ego stało się jasne, że przez cały ten czas dziewczyna z zamożnej rodziny celowo ubierała się w zwykłe ubrania, by nie zwracać na siebie uwagi i żyć jak każdy. Wtedy poprosili Evelyn o przebaczenie i na zawsze pozbyli się nawyku obrażania słabszych osób. I tak też stali się zwykłymi studentami, którzy bez wywyższania się i zawiści cieszyli się życiem z nadzieją patrząc w przyszłość.